miejscu, które dla Tarnowa, ale nie tylko dla Tarnowa, jest wyjątkowe, bo stoimy obok pomnika generała Józefa Bema. To nie jest przypadek, że dzisiaj w tym miejscu, bo my teraz widzimy ścianę, która jest zasłonięta, ale niebawem na tej ścianie pojawi się mural i będzie to z pewnością wizytówka Tarnowa, bo jak wiemy, w Tarnowie mamy całkiem sporą część kolekcji obrazów, fragmentów obrazów Jana Styki, Panorama Siedmiogrodzka. I ten obraz, którego akurat w Tarnowie nam brakuje, pojawi się na tej ścianie. Inicjatywa Rady Osiedla numer 1, Rady Osiedla Starówka. Jak wiemy, Rady Osiedla dysponują z budżetem, ale też jakby bazą pomysłów i to są osoby, które są liderami w tych swoich dzielnicach z dużą kreatywnością. Rada Osiedla wymyśliła pomysł, aby też zareklamować Tarnów, spowodować, że ta część Starego Miasta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też dla przyjezdnych, na pewno dla Węgrów, którzy to miejsce odwiedzają bardzo licznie. I ta kreatywność i ten pomysł Rady Osiedla Starówka Urząd Miasta Tarnowa będzie realizował. To nie jest prawda. Realizować będzie pani Anna Kropiowska, która jest tutaj z nami, artystka, która pochodzi z Tarnowa, a od pewnego czasu przebywa we Francji i tam zajmuje się swoją twórczością artystyczną, ale jest tarnowianką, co nas bardzo cieszy, że ta przestrzeń zostanie oddana w ręce, mogę chyba tak powiedzieć, naszego człowieka. Pan Ryszard Żądło, pan Jerzy Kowalski, który również z nami tutaj jest, bo tak jak powiedziałem, to są przedstawiciele Rady Osiedla Starówka i te osoby, które są mózgiem tego przedsięwzięcia. Oczywiście również pan Daniel Potępa. I może teraz najpierw oddam głos artystce, bo najważniejsza osoba dzisiaj. Może panią tu w przód. Ja myślę, że wszystko było powiedziane bardzo, bardzo dokładnie odnośnie samego projektu. Artystom jest łatwiej wypowiadać się pędzelkami, więc ja może spróbuję się wypowiedzieć pędzelkami przez nadchodzący miesiąc. Jest mi bardzo miło, że miasto się zwróciło do mnie z tą propozycją. Faktem jest, że zajmuję się malarstwem ściennym od parunastu lat we Francji, ale fakt wykonania fresku w Tarnowie, w Polsce, zwłaszcza w Tarnowie, w mieście, które bardzo lubię i zawsze do którego wracam z ogromną przyjemnością, jest dla mnie bardzo czymś, co mnie bardzo tak pozytywnie dotyka, że tak powiem. Także, a teraz będę się chciała wypowiadać pędzelkami. A to duże wyzwanie dla pani, patrząc chociażby na te wcześniejsze pani realizacje, tak dużego dzieła pani? Robiłam większe. Zdarzało mi się zrobić fresk, jeden z największych fresków, który ma 280 metrów, także jest troszeczkę większy od tego. Natomiast każda ściana jest wyzwaniem, bo trzeba podejść do tego bardzo poważnie, być skoncentrowanym. I także każda ściana jest inna, każda ściana jest kolejnym osobistym, dużym obrazem. Powiem coś o etapach powstawania. Najpierw szkice. Pierwszych parę dni będę robiła siatkę, później rysunek, także póki co nie będzie. Przez 2-3 dni nie będzie nic widoczne z daleka, bo będzie tylko rozrysowane to ołówkami. Później się pojawią pierwsze linie, że tak powiem, jednym kolorem, rysunek farbą. No, a później już etapami będzie powstawało wszystko, całość. Jak pani przypuszcza, ile zajmie wykonanie całego muralu? Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, no to przypuszczam tak 4, maksymalnie 5 tygodni. No, postaram się zmieścić w 4. Chyba jedynie może przeszkodzić pogoda. No, deszcze, podczas których nie mogę pracować, bo farba niestety się nie będzie trzymała, więc wtedy trzeba przerwać pracę. Także myślę, że około 4 tygodni powinno wystarczyć na całą realizację, no, nie licząc dni, podczas których nie będę mogła pracować. Kolory stonowane tak jak na oryginale. Kolory będą tak jak jest na makiecie, czyli na jedynym dostępnym obrazie, jaki mamy tej zaginionej panoramy. I będę starała się odtworzyć to jak najbardziej wiernie. Skorygowaliśmy w tej chwili kolory z wydruku projektu z grafiką istniejącą. Także będę starała się otworzyć jak najbardziej wiernie. Największą trudność w czym pani widzi w pogodzie?
Myślę, że tak, w pogodzie. Później trzeba być skoncentrowanym, bo jest to jednak praca fizyczna. To jest praca i artystyczna, i fizyczna, więc chodzi później kwestia skoncentracji, ale wszystko jest... No, gdzieś całość, no to jest jedno duże wyzwanie, ale nie ma jakiegoś tam etapu trudny, bardziej trudny. Rusztowanie jest bezpieczne, to też jest istotne, jak jest bardzo dobrze ustawione, ściana jest przygotowana bardzo dobrze, a teraz trzeba tylko podjąć pracę spokojnie i zrealizować. A tak patrząc technicznie, ile materiału zostanie zużytego, tych farb na przykład? To ciężko powiedzieć, no bo tu się pracuje, no teoretycznie łatwo przeliczyć przestrzeń razy litry, ale praktycznie to jest trochę inaczej, bo to jest jak obraz. To fresk jest... tego typu realizacja, to jest duży obraz. Tak samo malarz panu nie powie odnośnie obrazka, który ma metr na metr, jak samo nie powiem panu odnośnie fresku, ile farby zużyje na 160 metrów. To jest po prostu obraz. Mhm. Czy to będzie dużo większe tworzenie? Pani mówi o skali, o... Ten obraz, to co będę wykonywać, ma 16 metrów na 11, 16 na 11. No, panorama miała 11 metrów wysokości na 120. Ale ten konkretny fragment? A ten konkretny. Pani się od niego odnosi, prawda? To jest punkt wyjścia, te zachowane fragmenty. To znaczy, ja go powiększam w skali, no to dlatego mówię, mój ma 10,5 metra wysokości, prawdziwy miał 15, no to będzie takie 70% właściwej skali. Troszkę mniejszy jednak będzie. Nie przeliczaliśmy dokładnie, tak, ale przepraszam, tak... Ja jedną rzecz powiem, bo tak naprawdę niewykluczone, że to będzie wielkość tego będzie bardzo zbliżona do tego, co było na oryginalnym obrazie. Dlatego, że styka jak malował, to oczywiście się nie zachowało. Tam była duża część, to było niebo nad, no właśnie, nad samym dokładnie. Obrazem. My tutaj tak naprawdę skupiamy się i to niebo jest w niewielkim fragmencie nad samą postacią Bema. A na tej oryginalnej panoramie siedmiogrodzkiej to niebo stanowiło no, ponad 1/3 całego obrazu. Więc tak naprawdę może się okazać, że ten obraz jest w skali 1:1 w odniesieniu do obrazu rzeczywistego. Rozmawialiśmy o tym przed 20 minutami w innym miejscu, natomiast jeszcze trzeba to sprawdzić, jak się ma projekt do wizualizacji całej panoramy. Ale może to być faktycznie w skali 1:1.